Prezydent Piotr Krzystek otrzymał bardzo ciekawy prezent i to bez okazji. Dzieci z integracyjnego przedszkola zdrowia, chcąc podzielić się swoim wyobrażeniem dawnego Szczecina, przekazały makietę włodarzowi miasta. Makieta to bardzo unikalna oraz ciekawa wizja Szczecina z przełomu XIX i XX wieku. Zdobywanie wiedzy o Szczecinie to jest bardzo cenne działanie. I myślę, że tutaj chwała i dzieciom, i ich rodzicom, którzy się zaangażowali, oczywiście wychowawcom, bo wymagało to skoordynowania. Mimo, że to są najmłodsi mieszkańcy Szczecina, już znają nazwy historycznych obiektów naszego miasta, lokują je w przestrzeni. Dziś Szczecin wygląda trochę inaczej niż ten właśnie z przełomu XIX i XX wieku, a zatem jest to budowanie tożsamości miasta i budowanie takiej ciekawości historią też Szczecina. Myślę, że wielu Szczecinian się tym interesuje, a jak zaczynają w tak młodym wieku, to tym lepiej. Budowa makiety nie była jedynie zaangażowaniem rodziców w pracę dzieci. Takie zadania pozwalają rodzinie spędzać więcej czasu razem przy nauce i zabawie. To była taka praca typowo wspólna, rodzinna w domu, tak? To nie było zrobione w przedszkolu, tak? Ja bardzo chciałam, żeby rodzice zaangażowali się w bycie w przedszkolu tu i teraz. Ja rozdałam ksera starych budowli, tak około 1900 rok i te ksera zostały potraktowane bardzo poważnie, odwzorowane. Rodzice robili bryłę, a dzieci robiły różne ornamenty z okna, drzwi, tego typu rzeczy, to co mogły zrobić. Więc to była bardzo wspólna praca. Projekt powstawał przez 2 miesiące. Dzieci odtworzyły bulwar na Dodrzański na podstawie archiwalnych fotografii. Na makiecie znalazło się kilkanaście budynków, między innymi katedra, ratusz, urząd celny i kamienica Lojców. Jak się okazało, nie jest to jedyny pomysł zrealizowany przez dzieciaki z tego przedszkola. Tutaj w przedszkolu, integracyjnym przedszkolu zdrowia w Szczecinie, prowadzimy takie fajne warsztaty, które nazywają się projekty subiekty. I my chcemy przez te projekty zmieniać rzeczywistość w różnorodny sposób i robimy różne rzeczy. Makieta to jest jeden z kolejnych tam etapów tego procesu. Robiliśmy już maskotki do przedszkola, maskotki do szpitala dla dzieci. To taka była maskotka, która pomaga wyzdrowieć. Były już poduszki dla ludzi starszych z domu kombatanta i wiele tego rodzaju przedsięwzięć. A co o makiecie mówiły same przedszkolaki? Co ci się podobało najbardziej przy robieniu makiety? Najbardziej mi się podobało farbowanie, bo trzeba było jeszcze raz, żeby obłożyć papierem toaletowym. A kto ci pomagał? Mama i tata. I ile czasu robiliście makietę? Nie wiem. Jeden tydzień. A co zrobiliście za budynki? Ja zrobiłam kamienicę Lojców. Ja 3 kamieniczki, ale nie wiem. Bo ze mną robił taki mój wujek, architekt, dlatego tak trochę... Pomagał ci troszeczkę, tak? Przy trudniejszych elementach, tak? Ja. A dla mnie najtrudniejsze było zrobienie bryły w makiecie. Co było najtrudniejszego w zrobieniu kamienicy? Było najtrudniejsze wycienianie nożyczkami. Makietę przez najbliższy czas będziemy mogli podziwiać w gmachu Urzędu Miejskiego. Później trafi ona z powrotem do przedszkola.